A poważnie, mamy 15 minut na to, żebym wam powiedziała, co słyszę w języku. Między kobietami, gdy jesteśmy same, gdy są koło nas faceci i gdy rozmawiamy sobie prywatnie albo publicznie. A zacznę tak. W tamten wtorek byłam z moją 13-letnią córką i jej koleżanką w nowej stadninie. Dziewczynki dostały konie i stanęły z nimi na takiej dużej ujeżdżalni. Zaczęły rozmawiać, po czym wchodzi instruktorka i mówi tak. Dziewczyny, to są klacze, one się będą kopać. Ja tak słucham i moja córka mówi, no ale co ma do tego, że klacze? Klacze zawsze się kopią, wałachy mogłyby stać. I tak sobie pomyślałam, wiecie państwo, bo ja tego nie opowiadam jako anegdotę. Ja to opowiadam jako coś, co mnie przeraziło. Dlatego, że zobaczyłam w tej drobnej historii coś, co jest dla bardzo wielu z nas oczywiste, czyli niewidoczne. To, że my zakładamy, że klacze, samice, suki się kopią. Że my zakładamy to, że my nie możemy się lubić, nie możemy się widzieć. Mało tego, że jeżeli ktoś wygrywa, to ja muszę przegrać, bo inaczej się nie da. Ja zajmuję się językiem od wielu lat. Od niedawna bardziej przyglądam się agresji kobiet, ponieważ akurat piszę rozdział na ten temat. I chciałam wam pokazać trzy kategorie, które bardzo słyszę. Pierwszą kategorię to jest kategoria, którą sobie nazwałam roboczo u mnie też. To jest to, jak my kobiety, kiedy jesteśmy same, rozmawiamy ze sobą. Moje przykłady. Nie martw się, ja też przytyłam. No proszę cię, u mnie też jest syf. Też czasem dziecko do maka biorę. Popatrzcie państwo, tu jest pozór wspierania. To znaczy ja, znaczy nie ja, tylko osoba, która to mówi, chociaż może mnie też się zdarza, pozornie wspieram drugą kobietę i mówię jej tak. Nie martw się, daję ci akceptację na to, że jesteś złą matką, złą żoną, złą kochanką, bo ja też. Czyli powinno ci być lepiej, bo mi też nie wychodzi. Nie? Tylko czy tak naprawdę to jest coś, co mnie wspiera, czy co mnie osłabia? I takie pytanie, które dzisiaj trzykrotnie wam postawię, to jest pytanie takie. Czy to, co mówimy, nas uczynnia, czy nas unieczynnia? Czy to, co mówimy naszym przyjaciółkom, naszym kobietom, które są wokół nas blisko, sprawia, że one czują, że mają większą władzę, większy wpływ na swoje życie? Czy bardziej czują, że mogą być, mieć psy w kuchni, nie wiem, obżerać się w nocy Nutellą, czy dawać dziecku hamburgera, dlatego że my też. I tutaj to my też w kontekście innej akcji brzmi jeszcze bardziej smutno. Dlatego że zobaczcie państwo, od 100 lat mamy prawa wyborcze kobiet, a ja w tym dyskursie nie słyszę zgody na to, żebyśmy z tych praw korzystały. Szczególnie, to będzie druga kategoria, którą chcę wam pokazać, mianowicie jak rozmawiamy ze swoimi córkami. Nie tylko z córkami. Ja mam przyjemność pracować na uczelni, są tu moje studentki. Czyli też pokoleniem młodszym ode mnie. Ale skupię się na córkach, bo akurat takie przykłady dla dzisiaj, dla państwa przygotowałam. No więc zasłyszane, doniesione. Jakoś taka mądra na matematyce to nie byłaś. Maluj się, maluj, to zmarszczki będziesz miała na starość. Myślisz, że ci wszystko łatwo w życiu przyjdzie? I teraz, wiecie państwo, zrobiło się tak trochę poważniej, bo to jest chyba kawałek o tym, że bardzo trudno nam zobaczyć, że ktoś ma łatwo. W Porozumieniu bez przemocy bardzo dużo mówi się o takiej potrzebie bycia w trudnym, bycia w łatwym. I teraz to, co ja bardzo słyszę w tej narracji matek do córek, to jest taka narracja, że jeżeli tobie się wydaje, że jesteś zbyt silna, że jeżeli tobie się wydaje, że coś ci się uda, to to jakoś mi zagraża. Tak? Jak będziesz o sobie dobrze myśleć, to ja jako matka, jako nauczyciel, jako ktoś, kto cię prowadzi, przestanę być potrzebna. Czyli zobaczcie państwo, co słychać w języku. W języku słychać coś takiego, co bym nazwała unieczynnie cię, żeby ci być potrzebna do tego, żebyś powróciła do swojej siły. Tak? Cały czas i w tym jednym, i w tym drugim przykładzie, popatrzcie państwo, reflektor uwagi kierujemy na to, co trudne. Dlaczego? Bo wtedy nam jest łatwiej kontrolować. Bo wtedy nam jest łatwiej mieć takie poczucie, że to się nam nie wymyka z rąk, że z tym wszystkim coś możemy zrobić. Jest jeszcze trzecia kategoria, chyba najsmutniejsza, bo mam taki przykład.
jak kobiety do kobiet mówią w obecności mężczyzn. Nazwałam sobie roboczo to tak: wytknę ci wadę, to może mojej nikt nie zauważy. A? Przykład autentyczny z tamtego tygodnia. Dwie kobiety, jedna bardziej przy kości, druga mniej. Ta bardziej przy kości do tej mniej przy kości mówi tak: jakieś tam podrostki wystają ci z dekoltu. Oczywiście mówi to w sytuacji publicznej, w której siedzą też mężczyźni. I teraz popatrzcie państwo, co tutaj znowu się dzieje. Tutaj dzieje się gra, którą słyszę w języku i na którą bardzo mam dużą niezgodę. Mianowicie, jeżeli jakaś kobieta w naszym otoczeniu pokazuje coś, co my wartościujemy jako pozytywne, na przykład postrzegamy ją jako bardziej atrakcyjną, bardziej kompetentną, bardziej zorganizowaną, lepiej radzącą sobie w życiu, to jakiś taki schemat się w nas otwiera, jakby nas to unieważniało. Jakby jej siła nie miała charakteru win-win, czyli że jej siła jakoś mnie winduje do góry. Nie. Jej siła wykazuje to, że ze mną coś nie tak, że ja jestem beznadziejna. I teraz zobaczcie państwo, oczywiście przykładów można by mnożyć, mnie tutaj bardzo ograniczono czasowo, ale w tych trzech kategoriach ja bardzo słyszę jedno. Ja tam słyszę takie przekonanie, że jeżeli druga osoba, w tym przypadku kobieta, poczuje, że jest silna, poczuje, że ma prawa, z których chce skorzystać, to jakoś my w tym wszystkim znikniemy. Więc tak naprawdę o czym to jest kawałek? Czy to nie jest kawałek o tym, że bardzo wiele kobiet ma problem z własną uważnością, z zaufaniem tego, że jeżeli moja przyjaciółka, moja szefowa tu siedzi, poczuje się silna, to ona będzie chciała ze mną więcej, bo jakoś moja ważność, moja siła i jej siła może sprawić, że coś fajnego z tego wyjdzie. Nie? I jakoś bardzo mocno w tym języku ta metafora walki, ta metafora przegrywania, te słowa, które ciągle słyszę, Aleś mi dorąbała w tym, że wydałaś nową książkę. No, jak zrobisz habilitację, to ja już się przy tobie nie pokażę. A? Tak, tak, ćwicz tyle, to ja już z tobą na żadną imprezę nie idę. Cały czas jako oczywiste jest to, że w momencie, kiedy ktoś wygrywa, to ja muszę przegrać, to ja się muszę jakoś unieważnić. I teraz tak sobie pomyślałam, wiem, że zrobiło się poważnie i może by było lepiej, gdyby to było lekko i anegdotycznie, ale jest taka zasada, która nazywa się zasadą trampoliny. Ona polega na tym, że jeżeli pozwolimy sobie w języku i w doświadczaniu wejść bardzo głęboko w coś trudnego, to później analogicznie jak trampolina, tak samo wyskoczymy do góry. Więc pomyślałam sobie, że może jak zaczniemy od tego, że jest trudne, bo jest trudne, ale równocześnie to nazwiemy. A język ma taką magiczną funkcję oswajania, tego, że jak już coś nazwiemy, to zobaczcie państwo, to jest jakieś normalne. Jeżeli którykolwiek z tych przykładów jakoś do państwa trafił, jakoś go rozpoznałyście jako swój, jakoś go słyszałyście albo doświadczyłyście, jeżeli którakolwiek z was ma to doświadczenie domowe, kiedy mama, babcia, ciocia, no tak robi, że podcina skrzydła. Jest taki efekt balonika, że siedzimy i mamy wrażenie, że wszystko nam się uda, po czym pojawia się jeden komentarz i my tak i całe poczucie sprawczości gdzieś idzie w świat. Jeżeli komukolwiek to zarezonowało, to popatrzcie państwo, w momencie, kiedy ja o tym mówię głośno, kiedy widzicie, że koleżanka obok kiwnęła głową, to nagle widzimy, że to jest, no tak jest, że to jest coś normalnego. I teraz tak sobie myślę, bo chciałabym, żeby to moje wystąpienie jednak nas uczynniło, a nie nieczynniło, że może jak zaczniemy o tym głośno mówić, może jak zaczniemy zauważać no właśnie to, co język robi, może jak zaczniemy mówić wprost, to, co do mnie mówisz, mnie unieczynnia, to wtedy może ten język sprawi, że zmienimy troszkę tą konstrukcję sceny. Tak? Że może ten język nagle pojawi się jako coś, co nas uczynnia. I chciałam zakończyć taką puentą, że no właśnie, mamy prawa, tylko cały czas pojawia się pytanie, czy my mamy w sobie zgodę na to, żebyśmy same i kobiety wokół nas w pełni z nich korzystały. Dziękuję bardzo.